W górach ich nie złapiemy. Łapcie konie. Słyszeliście, chłopcy? Jedziemy do domu? Jak złapiemy konie? Zanocujemy tutaj. Chcesz jutro wracać? Tak. A ty, Hank? Zrobię to, co pan Cartwright. Jakieś sprzeciwy? Odzyskaliśmy konie. Nie ma sensu ich ścigać w górach. O świcie ruszamy do domu. Hank, pierwszy staniesz na warcie. Dobrze. Dobranoc. Występują Nowe życie. Indianie! Odsuń się, Joe. Zaraz będzie z niego dobry Indianin. Chyba nie ma ich więcej. Zaprowadźcie go do ognia. On jest biały. Mówisz po angielsku? Jak ci na imię? Chamchita. To indiańskie imię. Jak cię nazywali biali ludzie? Billy Horn. Chciał nam poderżnąć gardła, jak spaliśmy. Nie. Chciałem tylko popatrzeć na was. Nic tam po mnie. Chodź, postawię ci. Idę. Ten biały chłopak to renegat? Nie, Shoshone porwali go, jak był dzieckiem. Hank? Ben Cartwright jest jeszcze w mieście? Tak. Powiedz mu, że chcę się z nim natychmiast widzieć. Dobrze. Niech nie wyjeżdża. Yes, sir. Thank you.
Gdzie mieszkaliście, kiedy Indianie zabrali ciebie i twoją mamę? Nie pamiętam. Ile miałeś lat? Chyba 6. 6 lat. Minęło dużo czasu. Nawet jeśli ma jakichś krewnych, jak ich znaleźć? Billy, jak się nazywał twój ojciec? Mama mówiła do niego Matt. Matthew Horn, to już coś. A mama, jak miała na imię? Mama? Minęło 7 zim, jak umarła. Czy mama mówiła ci coś o rodzinie? Moje plemię, Shoshone, oni nas rozdzielili. Rozdzielili. Nieczęsto ją widywałem. Przyjemni ludzie. Nie, byli dla mnie dobrzy. Może twój ojciec żyje. Mama myślała, że został zabity w Big Sandy. Jest takie osiedle w Oregonie. Shoshone zaszli by tak daleko? To możliwe. Tak. Wyślę tam telegram. Chodź, chłopcze. Dokąd go zabierasz? Zamknę go. Przepraszam. Nie powinien siedzieć w celi. Pójdę z wami. Zostaniesz tutaj. Zaopiekujemy się nim. 3 dni temu kradł konie. Nikt go o nic nie oskarży. Ty chyba też nie. Wychował się u Shoshone'ów. Jest dziki. Nie wiadomo, co zrobi na wolności. To niezbyt dobre powitanie. Zgadzam się. Weźmiemy za niego odpowiedzialność. A ludzie, którzy mają go za Indianina? W Ponderosie będzie bezpieczny. Zgódź się. Wypuszczę go za waszym poręczeniem. Bardzo dziękujemy. Chodź, Billy. Proszę. Ned Lewis chce z panem rozmawiać. To chyba coś ważnego. Pójdę do niego. Dziękuję, Hank. Przyprowadź konie. Nie widziałeś takiego miasta? Nowy Jork albo San Francisco są 100 razy większe. Nie wierzę. To prawda? Tak. Ned, szukałeś mnie? To Billy Horn. Słyszałem o tobie. Miło mi. Znasz Joe. Witam. Gdzie Hoss i Adam? Pojechali obejrzeć bydło, a co? Ale przyjadą w razie potrzeby. Tak. Co to za ważna sprawa? Dostałem to. Parę dni temu myślałem, że nigdy nie przyjedziesz. Będę to czytał 3 godziny. O co chodzi? W skrócie. Człowiek o nazwisku Milton Tanner twierdzi, że jest właścicielem 1/3 Ponderosy. Przedwczoraj formalnie zażądał uznania prawa własności. Mam to traktować poważnie? On nie traci czasu. Mamy prawo własności do każdej piędzi ziemi w Ponderosie. Tak myślałem. Do przedwczoraj. Ale on znalazł jakieś niedopatrzenie w dokumentach. Przyjechał z San Francisco, żeby zagarnąć jak największy obszar Ponderosy. Ty podchodzisz do tego poważnie. Co mamy robić? Muszę przejrzeć dokumenty, które masz w Ponderosie. Akt zakupu ziemi, akt własności, plany geodezyjne, prawo do wody. Wiem, że nie robisz zamieszania bez powodu. Przyjedź wieczorem. Razem przejrzymy papiery. Im szybciej, tym lepiej. Tanner? Tanner?
Ta rozmowa. Nic nie zrozumiałem. Ja też niewiele. To nie twoje zmartwienie. Działka prywatna numer 1. M. Tanner. To wasza ziemia? Tak. I to się nie zmieni. Zaprowadź Billy'ego do pokoju na górze. Przygotuję dokumenty dla Louisa. Chodź, Billy. To twój pokój. Krzesło. Łóżko. Miękkie. Koc. Pamiętam. Światło? Tak. Bardzo tu przyjemnie. W domu zwykle jest przyjemnie. Gdzie jest kobieta? Mama. Moja mama umarła, kiedy byłem mały. Tak jak twoja. Przykro mi. Nie używałem tego. Musisz przywyknąć. W razie czego zawołaj. Będę na dole. To jakiś absurd. Akt własności jest wątpliwy. Przecież wszystko jest czarno na białym. To najważniejszy dokument. Oryginalny akt nadania ziemi. Wiem, to podstawa. Potwierdziliśmy to wiele razy. Prawo można różnie interpretować. 5 miesięcy temu odbyła się w sądzie podobna sprawa. Sędzia Griffiths unieważnił pierwotny akt i przyznał ziemię nowemu właścicielowi. To precedens. Dlatego ty musisz udowodnić, że ziemia jest twoja. Udowodnimy to. Jeśli wam się uda. Co to znaczy? W sądzie prawnicy Tanera odczytają coś takiego. Granicę południową stanowi rzeka o nazwie Buckhorn Creek. Ta rzeka dwa razy zmieniała swój bieg. Którędy płynęła 92 lata temu, kiedy spisano ten dokument? Jego żądania są uzasadnione. To nie w porządku. Z moralnego punktu widzenia. Ale prawo to coś innego. Co mam robić? Nie idź z tym do sądu. Pogadajmy z Tannerem. Nie znam go i nie chcę znać. Zorientujmy się, o co mu chodzi. Nie mamy nic do stracenia. Wynajął dom Jenkinsa. Spotkajmy się tam rano. Dobrze. Muszę wracać. Odprowadzę pana Louisa.
Znajdź mapę z pomiarami gruntu przy Buckhorn River. Macie kłopoty? Niestety tak. Ziemia, którą wczoraj widziałeś, nawet działka, na której stoi dom. On chce nam to odebrać. Może to zrobić? Spróbujemy go powstrzymać. Pomogę wam. Nic nie poradzisz. Uratowałeś mi życie. Zaprosiłeś do swojego domu. Twoja walka jest moją walką. Dziękuję, ale to jest inna walka. To pewnie pan Cartwright. Proszę. Panowie się nie znają. Pan Tanner. Pan Ben Cartwright. Najwyższy czas. Napije się pan czegoś? Nie, dziękuję. Proszę usiąść. Narobiłem zamieszania. Obawiam się, że tak. Takie sprawy załatwia się ugodowo. Trzeba do tego podejść bez emocji. Nie potrafię. Człowiek interesu zawsze wykorzystuje okazję. Pan stworzył te okazje. Stworzyłem odpowiednie warunki. Nie musimy sobie skakać do gardeł. Powiem panu coś. Zawrzyjmy układ. Spokojnie i szybko. Niby w jakiej sprawie? Chwileczkę, jestem twoim prawnikiem. Pozwól, że ja się tym zajmę. Co pan chciał powiedzieć? To jest prawidłowa postawa. Mam propozycję. Na wzgórzach rosną drzewa warte kilkaset tysięcy dolarów. One mnie interesują. Tych drzew nie można wyciąć. Dlaczego? Tam jest dział wodny. Gdyby nie te drzewa, Ponderosa byłaby pod wodą każdej wiosny. To moja propozycja. Wycofam żądania dotyczące ziemi w zamian za te drzewa. Ani pan, ani nikt inny nie zrobi z Ponderosy bagna. Jeśli takie jest pańskie stanowisko, takie. Nieskomplikowane. Sąd może się z nim nie zgodzić. Nie wiem, jakie ma pan argumenty, ale proszę się przygotować na ciężką walkę. Chodźmy, Ned. Joseph, mógłbyś nie wrzucać włosów do ognia? Już prawie skończyłem. Popatrz. Ładnie, co? Dobrze wyglądasz. Jak będę musiał, znowu je zapuszczę. Nie będziesz musiał. Zobaczmy. Teraz lepiej. Wyglądam jak muchomor. Włóż buty. Jedziemy do miasta. Tato, przywieźć ci coś? Nie, jedźcie. Kupimy parę rzeczy i wracamy. Pospiesz się. Pasują? Na wszystko ma taką odpowiedź. Chodź.
Kupimy ci ubranie. Wyglądasz bardzo dobrze. Za ciasne. Jak mam w tym polować i walczyć? To odświętne ubranie, nie będziesz w nim walczył. Skąd wiadomo, kiedy trzeba będzie walczyć? Bierzemy. To chyba wszystko. Zostaw te cukierki, zemdlij cię. Jeszcze jeden. Mówiłeś tak 5 minut temu. Ładnie ci w tej koszuli. Oddam ci pieniądze. Nie musisz. Jesteśmy przyjaciółmi. 22,75. Pieniądze. To papier. Ale pieniądze. Oddajesz ubranie za papier? Tak. Nie wolałbyś dostać futra, koca... Konia? To zupełnie wystarczy. Chodźmy. Później to zabierzemy. Wyglądasz świetnie. Joe, serce mi podskoczyło do gardła. Co ty tu? Czy to Billy Horn? Tak. Dobrze, że przyjechałeś. Mam coś dla ciebie. Z Big Sandy. On nie umie czytać. Big Sandy to twoje miejsce urodzenia. Tam jest pochowany twój tata. Telegram przysłał Jack Anderson. Znał twojego ojca. Pamięta cię. Pisze, że w każdej chwili możesz wrócić. Możesz jechać od razu. Nie. Jeszcze nie. Nie chcesz wracać do domu? Za jakiś czas. Powiem, kiedy. Jest pan na prywatnej ziemi. Domyślam się, że nazywasz się Joe Cartwright. A pan? Milton Tanner. Jesteś na naszej ziemi. A to ten biały chłopak, którego znaleźliście. Powiedz, chłopcze, jak ci się żyło u tych brudnych dzikusów? Wynoś się z naszej ziemi. Panuj nad emocjami. Będziesz potrzebował pracy, jak zacznę wycinać drzewa. To on chce wam odebrać ziemię? Tak, on. Pamiętasz pomiary sprzed 5 lat? Tak. Chcę sprawdzić znaki. Pojadę tam jutro z Billym. Jest 7 sędziów. Musieliśmy wylosować Griffitha. Jedyny wydał decyzję przeciwko właścicielowi ziemi. Właśnie.
Czasem nic się nie układa. Ten sędzia Griffith zdecyduje, czy zatrzymacie swoją ziemię? Właściwie tak. To wasz przyjaciel? Nie znamy go. Nas jest trzech. Tanner jeden. Przegonimy go. Po pierwsze, to wbrew prawu. Prawo broni wroga? Trochę tak. I pozwala, żeby waszą ziemię zabrał obcy, taki jak Tanner? To możliwe. Więc to złe prawo. Dawno temu ludzie uznali, że walka to nie jest najlepszy sposób rozwiązywania problemów. Jeśli ktoś jest silny, nie znaczy, że ma rację. Więc dla ochrony słabszych stworzono sądy i przepisy prawa. Wy nie jesteście słabsi. Niepotrzebne wam to prawo. Sądy chronią słabych i silnych. Oddacie ziemię, żeby chronić słabych? Załóżmy, że przyszło do ciebie trzech ludzi, żeby odebrać coś, co należy do ciebie. Nie chciałbyś, żeby chroniło cię prawo? Nie. Jak ktoś nie potrafi ochronić własności, to na nią nie zasługuje. Może nie zależy panu na ziemi. Bardzo mi zależy. Wszystkim nam zależy. Nie rozumiem praw białych ludzi. Czasem ja też ich nie rozumiem. Billy? Znalazłem. Co się stało? Niedźwiedź. Wziąłem strzelbę. Bałem się, że uciekłeś do Szoszonów. Dlaczego? Pewnie tęsknisz za domem. To nie dom. Jak nas goniliście i wróciliśmy do obozu, żałowałem, że mnie nie złapaliście. Mama mi mówiła, że kiedyś wrócę do białych ludzi. Mówiłeś, że was rozdzielili. Chcieli. Ale mama przychodziła do mnie w nocy. Mówiła różne rzeczy. Jakie? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Błogosławieni cisi, albowiem na własność posiądą ziemię. 2 razy 2, 4. 2 razy 3, 6. 2 razy 4, 8. 2 razy 5. Wszyscy ludzie zostali stworzeni równi i mają niezbywalne prawa. I inne rzeczy. Moja mama też mnie tego uczyła. Dotąd to mi się nie przydało. Przyda się. Szoszoni też mnie uczyli, jak zdjąć skórę z niedźwiedzia, jak ją wyprawić, jak bronić tego, co do mnie należy. Niektóre rzeczy Indianie robią inaczej niż biali. Biali robią lepiej? Nie. Tak już jest i tyle. Nauczyłeś się czegoś od białych i od Indian. Sam zdecyduj, co jest dobre, a co złe. Długi trzeba oddawać. To źle? To dobrze. Tego się nauczyłem u Szoszonów.
Co się dzieje, Brutus? Kto tam? Billy Horn. Czego chcesz? Porozmawiać. Mów. Przychodzę cię ostrzec. Przed czym? Nie zabieraj ziemi panu Cartwrightowi, bo cię zabije. Jak Cartwright chce mi grozić, niech sam to zrobi. Ja ci grożę. To mój przyjaciel. Skrzywdzisz go, zabiję cię. Rzekłem. Brutus. Panie Cartwright? To ty, Billy? Wychodziłeś? Niech pan się nie martwi. Zabiłem pana Tannera. Zabiłeś? Nie cieszy się pan? Zabiłeś pana Tannera? Najpierw go ostrzegłem. Sam tego chciał. Mówiłem, żeby nie zabierał Ponderosy. Źle zrobiłeś. Dlaczego? Wróg nie żyje. Ziemia jest bezpieczna. To źle? Źle jest zabijać. Wilk zabija jelenia, ma jedzenie. Czy to źle? Nie jesteśmy zwierzętami. Musimy się bronić. Boi się pan jego przyjaciół? Pójdę sobie. Billy zabił Tannera. Słyszałem. Musimy go zawieźć do szeryfa. Jesteśmy przyjaciółmi. Nie rozumiem. Szeryfie, skończyłem. To na nic. Nic nie powiedział. Nie odzywa się, odkąd go przywieźliście. Będziesz go bronił? On nie chce, żeby go bronić. Pomożesz mu? Zrobię, co będę mógł. Tylko nie narób mi kłopotu. Dzień dobry.
Prędzej czy później będziesz musiał się odezwać. Ja jestem po twojej stronie. Tutaj mnie zabiją? Cały czas się tego boisz? Mogę ci to wszystko wytłumaczyć. To jest proces. Jestem tu po to, żeby cię bronić. A ja kim jestem? Moim klientem. Przyjacielem Bena Cartwrighta. Nie mam przyjaciół. Masz. Dobrych przyjaciół. I tak mnie zabiją. Proszę wstać. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Wysoki sądzie, mogę podejść? Proszę. Oskarżony przyzna się do winy, jeśli będę mógł przedstawić zeznania świadka, które wpłyną na wydanie wyroku. Czy obrońca negocjuje z sędzią? Nie. To niezwykły wniosek. Są na to precedensy. Sprawa przeciwko Lylowi Bigertowi z 1854 roku i przeciwko czterem Indianom z 1858. Dobrze, wysłucham zeznań. Dziękuję. Oskarżony przyznaje się do winy. Proszę wezwać świadka. Pan Benjamin Cartwright. Proszę nam powiedzieć, co pana łączy z oskarżonym? Nadal uważam go za przyjaciela. Bez względu na jego czyn? Tak. Chciałbym powiedzieć, że on kieruje się innymi niż my zasadami. Proszę to wyjaśnić. Billy'ego Horna wychowali Szoszoni, którzy mają inne prawa niż my. Dorastał w świecie, w którym się zabija, aby przetrwać i ratować przyjaciół. Zabił człowieka, bo myślał, że pomaga mnie, swojemu przyjacielowi. Ja uważam, że postąpił źle. On, że musiał tak postąpić i że zrobił dobrze. Jego proces to swego rodzaju próba. Sprawdzian cywilizacji białego człowieka. Mam nadzieję, że sąd da Billy'emu szansę dostrzec, że my kierujemy się miłosierdziem i zrozumieniem, a także sprawiedliwością. To wszystko. Chwileczkę. Dziękuję, pani Cartwright. Panowie, proszę podejść. Chcecie kontynuować rozprawę? Jeśli obrona skończyła, ja też. Dziękuję. Rozważę zeznania tego świadka. Ogłaszam przerwę do jutra.
Dużo zawdzięczasz Benowi Cartwrightowi. On mnie tu zamknął. Dzisiaj ocalił ci skórę. Będę wolny? Pewnie dostaniesz parę lat więzienia. Parę lat? W takim zamknięciu? Lepsze to niż szubienica. Ben? Co się stało? Billy uciekł. Joseph? Zorganizujemy pogoń. Teraz jesteś przyjacielem czy wrogiem? Jeśli teraz uciekniesz, będziesz uciekał do końca życia. Co to za prawo? Pomagasz przyjacielowi, a on wsadza cię do więzienia. Mój ojciec robi wszystko, żeby ci pomóc. Wolę umrzeć, niż siedzieć w więzieniu. Nie chcę tego robić, ale jak złapie cię pogoń, zabiją cię. Pojedziesz ze mną. Prędzej umrę. Chcesz, żeby oni cię zabili? Nie chcę umierać. Chodź ze mną. Nie wytrzymam w celi. Zabiłeś człowieka. To był zły czyn. Powiedziałeś, że dobrze jest oddawać długi. Chciałem to zrobić. On i jego pies mnie zaatakowali. Zrobiłem źle? Biali mają pokręcone języki. Jak to cię zaatakowali? Powiedziałem, żeby nie odbierał wam ziemi, a on próbował mnie zabić. Działałeś w samoobronie. Tyle słów. Szoszoni mało mówią. Jeśli zabijesz kogoś, bo cię zaatakował, to jest samoobrona. Nie wiem, czy cię wypuszczą, ale to może wszystko zmienić. Znowu słowa. Nie wierzę ci. Nie mogę cię zmusić, żebyś mi uwierzył. Jesteśmy przyjaciółmi. Zrobiłeś to z przyjaźni. Dlatego nie zaprowadzę cię z powrotem. Przypomnij sobie, czego się nauczyłeś od białych i od Indian i zdecyduj, co jest dobre, a co złe. Sam musisz to zrobić. Ja nie podejmę za ciebie tej decyzji. Thank you.
Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Agnieszka Sobkowska. Czytał Marek Ciunel.